Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Parallel Worlds. Ostatni tak skończyłem troszeczkę w dziwnym momencie, a dlatego, że wyciąłem jeszcze tam chwilę podróżowania po tamtym lesie i wreszcie poszedłem do tego lasu, do którego trzeba. Will, o proszę, jakiś podejrzany typ. Czyżby to jakiś człowiek od... Czyby jakiś zdrajca gildii zabójców? Zapewne tak, patrząc po wyglądzie. Albo to może jakiś współpracownik tego człowieka, którego na nas wysłano. Przynajmniej myślę, że go na nas wysłano po tym, jak się cieszył zacnie. Jako się nazywał? Gregor podejrze. Dajże, bo nie podejrzę. Czy tam whatever. No, ten gościu pokazuje nam ścieżkę, którą iść. Troszkę mi żal, znowu pomijam te lasy. Ale postanowiłem tamtą końcówkę tego odcinka zostawić, w której chodziłem po tym złym lesie. Z uwagi na to, że tam mówimy chyba na jakiś ciekawy temat, ile dobrze pamiętam. Cóż, widać, musimy się przez te krzaki przedrzeć. Dobrze by było, gdyby ktoś zrobił nam przejście. Jeśli chodzi o krzaki, to jestem dobry wy. Oszczędź nam tego, Morgan. Nie chcemy wiedzieć, w czym jesteś dobry. Ha, wiem, czemu jesteś taka zmierzła. Tak? To niby czemu? Chciałabyś ze mną podganiać gałęzie. Chyba w twoich snach chyba cwale. A zgadłaś, często mi się to śni. Morgan ma takie riposty, że ja go po prostu no... To jest postać, której no, nie da się nie ubóstwiać. Wiecie co, tak was obserwuję i dochodzę do wniosku, że temu kto się okaże najbardziej zabawną postacią, wręczę złotego foksa. Jednak im bliżej was znam, tym wiem, że ta decyzja będzie trudniejsza. Perswersyjny zboczeniec Morgan, zimna i szalona kapłanka Katarina, niezrównoważona psychicznie Marcelina, wielki mały dowódca Will i wiecznie głodny Rock. Ej, a mnie za co się dostało? Zaraz się rozpłaczę. Przesadziłaś pijawko jedna. Tak, za karę będziesz odganiać gałęzie. A mi się tam pomysł ze statuetkami podoba. Mój brat jeszcze pożałuje swych słów, póki co to się na niego obraziłem i nie będę odgarniał tych szaków. Ja też jestem obrażona, poza tym mogłabym połamać paznokcie. Mnie boli kostka, mnie zęby, a mnie kolano. Wychodzi na to, że idzie... Marcelina. No pewnie, zrzućcie mnie na pewną śmierć. Och, cóż, zrobię to. Wbrew pozorom jestem silną kobietą. Powątpiewam, ale poradzisz sobie chyba. W takich chwilach jak ta, chciałoby się mu zaśpiewać, gdzie ci mężczyźni mocne. A właściwie to mógłbym ci pokazać, gdzie oni są. O nie, dobrze mi. Bo jesteś zazdrosna, ha! Marcelina, idź i zrób to. Pośpiesz się, bo pójdę siedzieć za morderstwo. No cóż, nie ma to jak wysłać Marcelinę do takiej pracy. Do dzieła. Chociaż niby ma Fireballa, ale... ała. Boli. Spokojnie, co ci nie zabije, to cię wzmocni. Złaź ze mnie, wstrętny robalu. O, nareszcie. Dobra, chodźcie, droga wolna. Uła. Jakaś cięższa część lasu. Zobaczymy, z kim tu mamy do czynienia. Pierwszy przeciwnik to... To jakieś nagie harpie. Harpia. Dosłownie harpia się nazywa przeciwnik. I chciałbym z tej walki uciec, bo walka z trzema mi nie do śmiechu. Kolumna powietrza. Ała. Ucieczka. Ej no. Ucieczka! No nareszcie się udało. I mamy tutaj wodnisty beach. I jakąś dziwną osę, która jest jedna. To znaczy, tam było bzyk wielki chyba. Dość ciekawa nazwa na osę. I ta osa jest całkiem wytrzymała. Bzyk wielki. No dobra, bzyk wielki. Pewnie lubi sobie pobzykać. Bzyk, bzyk, bzyk. Nadwyżka, nałożył na siebie nadwyżkę. Oby jej na nas nie zużył. I cóż, zginął. 2020 expa. Dobra. Mam nowe miejsce do nabijania poziomów. Dwie harpie już mogą być, jakoś sobie z nimi poradzimy. Też żałuję, że wcześniej nie wiedziałem, jak namioty są użyteczne. Właściwie to wiedziałem, ale tak myślałem, że będą ciut rzadsze. A potem się okazało, że je przecież w sklepie można kupić.
Nie korzystałem ich podczas drogi do Bordulusa, bo tam walki głównie omijałem. Ale tutaj będę właśnie korzystał z tych namiotów, będę poza widzem po prostu walczył najpewniej. Bo widzę, że tutaj całkiem sporo można expa zarobić. Zobaczmy, ile wystrzał zadaje. Wow, 1600. Coś mi się wydaje, że Will nie będzie jednak najsilniejszą postacią na długi czas. Zobaczmy jeszcze nową umiejętność, którą jest ogień. U Marceliny. No nie jest to zbyt potężne, w przeciwieństwie do wystrzału Roka. Rok ma iście rokowe umiejętności. No i rokowo zarwał w łeb. No cóż, takie życie. Weź go wskrześ, proszę cię bardzo, Katarino. Właśnie wskrzeszenie wskrzesza chyba z połową zdrowia, o czym się jeszcze możemy łatwo chyba przekonać. 1249, no to mam mniej niż połową. Czyli jednak wskrzesza może 40% albo nawet i po prostu jakąś określoną wartość zdrowia daje podczas wskrzeszania. I cóż, wow, tak, to jest miejsce, w którym z chęcią bym sobie poekspił, tak naprawdę. Liczę, że będę mógł tutaj wrócić. Namiot. Niech nasze postacie się prześpią. Tak właśnie działa namiot, jak zresztą widzicie. Użyjemy go w dowolnym miejscu i po jego użyciu nasze postacie mają znowu pełne zdrowie, pełne many. A także zmienia się godzina. W ogóle która godzina jest w grze? O, 22. Niedługo będziemy mogli użyć jego. On był chyba między godziną, którąś tam a trzecią, to pamiętam. Między 22 a 3 jakoś tak mniej więcej mięso. Chodzi mi oczywiście o Foxa, najsilniejszego członka naszej drużyny. Jeżeli ma tą odpowiednią godzinę. I tą walkę już wytnę, bo harpie już widzieliśmy raz. Dobra, ruszamy dalej. Te też są te bzyki, ale postanowiłem olać walkę z nimi, ponieważ była aż 3 na raz. Napój życia. I tutaj kolejny przeciwnik. Ciekawe ile będzie. 3, o shit. O, dziękuję. Walka z trzema jest strasznie wyczerpująca. Jeden lub dwóch jest spoczy już natomiast. I znowu 3. No, pecha po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeszcze uciec z walki nie mogę. Oh no. Oj, to zaboli, że nie mogę uciec. Oj, zaboli. Chociaż nie. Na szczęście osy postanowiły sobie nadwyżki porobić, albo i zaboli. Jak widzicie, ja mam pecha po prostu, nie mogę uciec nawet z walki, nawet gra nie jest dla mnie tyle miła. No gro! Ja chcę tylko uciec, co jest? Ja zginę podczas uciekania, jak tak dalej pójdzie. Nadwyżka, czyli osy mogą dawać nadwyżki innym osom? O kurczę, nie fajnie. Ale bynajmniej śmierć podczas uciekania będzie śmieszna. Ej no, no nareszcie się udało, Boże. Widzę, że naprawdę z tych walk będzie coraz ciężej uciekać. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się takiego rodzaju problemów w tej grze spotkać. No ale cóż. W ogóle też zapomniałem moich zapasów, moje zapasy uzupełnić, ale uzupełnię je pewnie zaraz tylko ten, gdy wrócimy się z tej misji. Uzupełnię je pewnie przed kolejnym odcinkiem właśnie sobie w tym miejscu po expie, bo tutaj całkiem sporo expa idzie. Po expie znaczy pozywam doświadczenie, bo exp się pisze XP albo EXP. To jest po prostu doświadczenie na nasz język. W niektórych tłumaczeniach pisze się, niektórzy piszą dośw albo dość na przykład, czy niby doświadczenie, ale takie EXP to jest ogólnie określenie takie, powiedzmy, nie wiem, no standardowe, w tylko które jest wielojęzykowe i warto je właśnie znać. Bo dośw niby jest takie bardziej polskie, ale no poza tym, no tylko z Polakami możecie w ten sposób się dogadać. Napisanie komuś dośw, jakiemuś Anglikowi, Niemcowi czy innemu. Innokrajanowi raczej za bardzo wielkich rzeczy wam tutaj nie da. W ogóle mam te nowe rękawice. Ciekawe, czy mogę gdzieś tu je komuś założyć. Magiczny miecz raczej mi się nie przyda. Maska widzenia, płaszcz życia. Co dają w ogóle te magiczne rękawice? No, sporą odporność na fizyczne obrażenia oraz trochę na magiczne. I na szyjnik mądrości. Zwiększa inteligencję o 20. O kurczę. A inteligencja... mogę też dokładnie co daje inteligencja? Niestety nie. Ale domyślam się, że zwiększa obrażenia od zaklęć. Może z tego dam je właśnie Katarinie. Pewnie też będzie więcej leczyć dzięki temu. Tutaj bicz natury. Wodnisty bicz będzie lepszy. Tak, będzie zdecydowanie lepszy. Coś ciekawego jeszcze tu możemy założyć. Magiczna rękawica. No to by było niegłupie dla tej naszej Marcelinki biednej. Naszyjnik mądrości właśnie ona ma. Coś dla Roka może. Chyba niestety nie, tak się domyślam. Ma pierścień piorunu i co najwyżej nie ma, może te rękawice sprytu niby założyć. I chyba taki skład nawet będzie lepszy. Zapiszmy grę i ruszmy dalej.
Wow, widzę, że to jest naprawdę kilka tych ładnych pomieszczeń pod rząd, tak naprawdę. Właściwie nie mam pewności, że tutaj będziemy mogli wrócić, ale oby tak, bo ekspienie tutaj bynajmniej byłoby całkiem przyjemne. A jak nie będziemy mogli wrócić, to niestety moje ekspienie będę musiał sobie przenieść na inne materiały. A te harpie są, szczerze powiedziawszy, dość nudystyczne. Co tam było za klucz dziwny? Jakiś do tego. Znowu rewolwer mistrzów. Ciekawe, czy mogę nosić dwa rewolwery. Nie dwa rewolwery, lecz dwa rewolwery. Niestety nie, szkoda, bo by fajnie, gdyby tak się dało. Pewno rockowi damage by to zwiększyło i miałoby, szczerze powiedziawszy, sens. Wiele postaci w koniec końców przecież używa dwóch rewolwerów w niektórych uniwersach, no ale dobra. I my zdobyliśmy jakiś klucz w ogóle. To jest klucz do piwnicy Lorna, nie, to był klucz do tunelu. Klucz do tunelu międzyleśnego z lasu południowego do zachodniego, wow. Czyli jak widzimy, zabójcy mają niektóre swoje takie, że tak powiem, unikatowe rzeczy. Bo to, po tej skrzynki nie dałoby się chyba otworzyć, gdybyśmy nie byli zabójcami. Mamy też tutaj płaszcz magów, ataki fizyczne i magiczne, okej. Okay. Katarina bardzo mało zdrowia, najmniej w naszej drużynie, więc zdecydowanie się jej przyda. Nie chcemy, żeby ginęła oczywiście na strzała, prawda? To może być ten tunel? Tak, to jest ten tunel, okej. Okay. Uła. Ciekawe, przynajmniej mam pewność, że będę mógł tutaj wrócić na przyszłość. Okej. Okay. Okej, tylko jestem ciekaw, gdzie dokładnie jest druga strona tego tunelu, ale może potem się tego dowiemy. Harpie mają też całkiem, muszą przyznać szybko swoje kolejki. Mam uciec zanim nas walną, bo skoro są wściekłe, to raczej uderzenie przez nie źle się dla nas by skończyło. Bo chyba wściekłość powoduje to, że mogą być tylko zwykłym atakiem, ale też biją więcej. I tam mamy tego całego zabójcę, lepiej bym zapisał grę przed walką z nim, kto wie jak jest silny. Wygląda na jakiegoś cieniasa. I zwie się Łotr. 1950, no nie zabiło go na strzała. Czyli jest aż taki cienki wcale nie jest. I zobaczmy, czy cięcie krzyżowe będzie biło więcej. Nie za bardzo. Więc nie wiem, czy danie jej tych itemów pod inteligencji miało taki wielki sens. Nie, czy nie lepiej byłoby oddać się Marcelinie. No zobaczmy, może przynajmniej jej leczenie zostanie zwiększone. I mamy tutaj jakąś chałupę. O. Taka zasna chałupa w środku lasu? Skąd on ją tutaj wziął? Może to był jego standardowy dom? Mnie się nie da pieniędzy dorobił w międzyczasie. Lekarstwo uniwersalne. O, 3 łotrów, podziękuję bardzo. Przejdźmy się może... W ogóle to jest przejście? Tak, to jest przejście. I tu są jakieś podejrzane sofy. Ucieczka, no ucieczka prosiłem, dziękuję bardzo. Ale z tych sof niestety raczej nic nie możemy wydobyć. Możemy mieć najwyżej tutaj. Gdzie potrzebny jest klucz niestety? A to jest coś dziwnego, jakaś dziwna... Nie wiem, konstrukcja naścienna. Tutaj łotr się zbugował, więc możemy sobie podejść znowu dalej. Haha, oh no, wpadłem w walkę. Z jednym łotrem, ten go na wizji pokonam, czemu by nie? Powinien paść na 3 strzały. Bardzo mnie ciekawi, oni dokładnie jak spadają. Czy warto się z nimi bić, czy nie warto? W ogóle Marcelina ma aż 321 many. Uj, jest za nią combo i to chyba takie combo niewiele gorsze od tego, który aktualnie Will ma. No, nie jest to przyjemna, że tak powiem, wiadomość. Większy na 2500, tak? Czy nie są wcale bardziej opłacalni od tych harpi oraz os... Znaczy, z wielkich bzyków, przepraszam bardzo, z zewnątrz. Czyli raczej nie będę się tutaj z niej bił tak naprawdę, bo to jest strata czasu na wizji. Jakby dawali dużo expa, to po prostu bym mi walki z nimi wycinał i tyle w temacie, ale jak dają tyle samo to tamci, to nie widzę w tym sensu. Chciałem tej skrzynki natomiast się z chęcią dostać. Duża tarcza, może być przydatna. Czy ktoś tutaj może nosić duże tarcze? Wątpię, chyba tylko Morgan może. A Morgan aktualnie, że tak powiem, z nami nie jest. Jest chwilowo w składzie rezerwowym. Którą godzinę wygramy w grze? 7, czyli Fox aktualnie jest nie jest w szczycie swoich możliwości. Więc nie weźmiemy go do walki z bossem, niestety, szkoda. A mógłby się przydać. Och, no, atak zatrucie drugiego stopnia. Czyli coś takiego mógłby też Will znać, ta? Wydaje się całkiem mocne. Tak patrzę, z tej walki chciałbym uciec, bo jak nie ucieknę, będę miał przerąbane, dziękuję bardzo. Teraz przydałoby się wyleczyć oczywiście w pełni. O, tu ma mało, tak, kto to był zatruty? Kto był zatruty? Katarina, tak? Tutaj wstrzesimy też naszego biednego Rocka. Użyjemy namiotu, by ją uzdrowić.
Oczywiście będziemy spać obok naszych przeciwników, bardzo logiczne. O, jednego ten zabije poza wizją. Przeciwnik gryzie piach. Co ciekawe, nie przerwał nam używania namiotu, to jest dopiero dziwne. No ale cóż, i rękawice szybkości, kolejny nowy przedmiot. Ciekawe, czy coś ciekawego dają? Zręczność plus 10, tak? Oj, to ja wiem, kto ta rękawice dostanie, to jest po prostu pewne, kto je musi dostać, ten drań. Niech mu się szybciej te tury ładują, bo aktualnie jest to katastrofa. Tu mogę w ogóle na szafkę wejść. Twórcy się troszeczkę źle lokacje zrobiło, dziwne, no dobra. Nie wszystkie lokacje muszą być przecież idealne. Tam jest skarbiec ze złotem. I broniący go dwóch łotrów, których zabije poza wizją. W pierwszej skrzyniałem maskę widzenia, w drugiej olej magiczny. Drugiego łotra olałem, bo było ich aż trzech. Z trzema nie chciało mi się walczyć za bardzo. Antidotum, ktoś tutaj został zatruty, oczywiście Will, czemu by nie. I tu w ogóle mamy kolejną skrzynkę, w której będzie chusteczka nawilżająca razy dwa. I mamy tutaj coś dziwnego, boże, lepiej zapisać dwie przed walką z tym. Nie wiem, czy to zwykły przeciwnik, czy jakiś podboss. Ale warto by się przygotować. Co by tu zrobić, żeby się przygotować do walki z tym ścierwem? O, najprościej byłoby na pewno użyć pewnego przedmiotu, który zwie się większym napojem zdrowia na Willu. I rozpocząć walkę chyba już. Jest w ogóle ten pies tego typka, że pies, to jest ten cały smok tego typa, który nas zdradził. Jest jakiś smok, a nie pies. Ciekawe, czy stał się potężniejszy przez ten czas. Zapewne w logice gier był po 10-letnim treningu, że tak powiem. Który przeżył w ciągu naszych, że tak powiem, krucjat dla świątyni, jak to nazwał nasz szef. Wombo combo. Widzę, że Drain potrafi nakładać ciszę, czyli wysłanie na niego maga nie było zbyt mądrym pomysłem. Morgan byłby tutaj bardziej przydatny. Na koniec, skoro mamy ciszę, nie możemy nic zrobić, jeżeli chodzi o magię. Nie możemy żadnej magii skastować. I ma też... wow. Nienawidzę tego. Już go nienawidzę. Ma umiejętność obszarową. Kolejny Brodulus. Normalnie ja go tutaj potę na strzępy za jego magię obszarową, kiedy tu używa. Przydałoby się też, żeby Katarina miała już, że tak powiem, lepsze... No, wyciało mi z głowy, jak się nazywa, ble. Lepsze leczenie obszarowe, o to mi chodziło. Chociaż tak ma nową fajną umiejętność, którą jest medycyna, dzięki której może wyleczyć praktycznie każdy zły status. Bzium, co jest bardzo przydatne oczywiście. Weź tutaj, panie Roku, troszeczkę wystrzel w tego bossa. No i teraz zrobimy chyba tak. Ty użyjesz combo. Też ja będę musiał tutaj iksir podrapać, o czym zapomniałem, ale to zaraz między tym a następnym odcinkiem mi się wydaje. Chyba, że jeszcze będziemy mieli jakąś dłuższą wstawkę fabularną. Więc może dopiero za odcinki 2, tralalala. Pół Feniksa. Przedmioty. Tutaj użyjemy tego, ała, użyjemy Potiona. Na szczęście to jego zaklęcie poza nałożeniem, czyli ten jego skill poza nałożeniem ciemności, czy tam dokładniej to ciszy, a nie ciemności, jest raczej mało użyteczny. Uzdrowienie na Willa, może drugiego stopnia, ono jest bardzo mocne, naprawdę on dużo leczy. Kombo jakieś malutkie tutaj też użyjemy, czemu by nie. 1919 zdrowia to nie przelewki. No i nam zabrali biednego tutaj Morgana, czy Morgana, jakiego Morgana, Roka, do krainy umarłych, niestety. Kropla wody, tego jeszcze nie widziałem, nowa umiejętność widzę, Marcelinki. I nie była niestety w stanie jej użyć, a my zdobyliśmy klucz do Artenosa i to właściwie tyle, 10 tysięcy expa. I chyba Rok go nie dostał, bo by martwy. Och, fuck you, Rok, 10 tysięcy expa nie dostałeś. Idź ty, Roku. Ciekawe, ile ten odcinek w ogóle już trwa. No widzę, że trochę już trwa, więc za samego Artenosa weźmiemy się dopiero w kolejnym materiale z Parallel Worlds. Na razie mi cześć.